kraju kolejne stado. Извините, проедем? Нет. Нет? Закрыто? Да когда закрыто? А? Да когда закрыто? Около 10 дней. 10 дней? А это вы занимаетесь, да, да чтобы да, открыть? Да. Ага. А нет никак, как доехать? Есть на карта. Да. За Каранкур? За Каранкур. We wish you a Merry Christmas. A za nami tak. Au. Śniegi nie pozwoliły nam przejechać. Jeździec na koniu miał rację i wiedział, że zawrócimy. Uprzedził żonę, żeby była gotowa zatrzymać nas i poprosić o podwózkę do najbliższej wioski. W końcu konie mechaniczne słyszy się tu rzadko. A dla nas była to okazja odwdzięczenia się światu za nasze autostopy i porozmawiania. No, ja мечтаю, главное хорошо было, чтобы мои дети были счастливы. У меня трое, я уже четвертую жду. Скоро уже рожу, наверное. И мечтаю, чтобы это была девочка. У вас трех, у вас хлопцы, да, сами? Нет, два мальчика, одна девочка. Девочка у меня старшая, учится во втором классе. Она с бабушкой живет. Здесь школы нету, поэтому она живет у бабушки, учится там. А как ваш ежедневный день выглядает? Ну, я готовлю для детей, убираюсь дома. Стираю. Я обычная домохозяйка, так и проходит мой день. Kirgijskie jeziora rzucają nam cały czas wyzwania. Za Alakul się nie udało, bo byliśmy pieszo, był śnieg, było zbyt wysoko, nie daliśmy rady. Teraz czas na kolejne jezioro, Songkul. Za pierwszym razem też ośnieżona droga, nie przepuścili nas, oficjalnie zamknięta. Objechaliśmy jezioro dookoła, atakujemy z drugiej strony, znów śnieg, błoto, napęd na cztery koła, daje radę i jesteśmy już naprawdę blisko. Za mną jest serpentyna, którą jechaliśmy, a teraz za mną nasza maszyna i wjazd. Wjazd już na sam szczyt, a po drugiej stronie powinno być jezioro. W końcu stojące przed nami otworem i chyba w końcu nam się uda. Jesteśmy nad jeziorem, a jakoby by nas nie było. Jezioro się nie zbliża. Biegniemy do niego, biegniemy. Jezioro cały czas tak samo daleko. Takie przestrzenie powodują różne złudzenia. My idziemy już długo. Jezioro dalej tak samo daleko, mimo że wydaje się blisko. Za nami samochód. Samochód się oddala. Jechaliśmy ze 3 km od drogi. Jezioro się nie przybliża. Wygląda, że jest już tuż, tuż. Że brzeg jest obok nas. Ale zupełnie, zupełnie się nie zbliża. Biegliśmy, kicaliśmy, wszystko nie ma. Latem jezioro Songkul jest otoczone przez kolorowe jurty, w których można spędzić nocleg i zjeść lokalne jedzenie. Akurat nie każdego byśmy spróbowali, szczególnie koniny albo podrobów baranich, ale jak najbardziej można tutaj czegoś takiego też spróbować. Teraz, jak widzicie, są tutaj pustki, pusty step, bo jest wiosna.
A że Kirgistan to klimat kontynentalny, zimy są ostre, lato bardzo gorące, a wiosna i jesień deszczowe, więc nie ma jurt, nie ma stad, nie ma pasterzy właśnie z koniami, z owcami. Przyjdą dopiero w połowie czerwca. Tak więc Kirgizi to są ludy półnomadyczne i oczywiście nie wszyscy. I możemy ich tu spotkać sezonowo. Biorą swój cały ekwipunek, rozkładają jurtę. W 2-3 osoby jurtę da się rozłożyć w godzinę. Trudniej jest ją z kolei złożyć, bo zajmuje to też przy takiej liczbie osób 2 godziny. No i taka jurta pomieści, no zależy jak się upchamy, ale ma 30 metrów kwadratowych, 3 metry wysokości. Myśleliśmy, że będzie tutaj chociaż jedna jurta, żebyśmy mogli spędzić w niej nocleg. No ale nie wyszło. Nie wyszło, trzeba przyjeżdżać do Kirgistanu wraz z latem. Jeszcze 2,5 godziny, 3 temu jechaliśmy tą trasą i była zieloniutka, zachwycaliśmy się jak słońce na nią pada i jeszcze ta zieleń jest bardziej uwydatniona, a teraz pada śnieg z deszczem. Jak widać, dookoła mnie pogoda w Kirgistanie, zwłaszcza w górach, jest bardzo trudna. Warunki są ostre, często pada deszcz, wszędzie jest błoto, dodatkowo na górach zalega śnieg, często pada mieszany deszcz ze śniegiem. Bezpieczeństwo miejscowym zapewnia jurta, czyli taki namiot jak za mną, złożony z kilkudziesięciu kawałków owczej wełny, specjalnie preparowanej, ubijanej, zbieranej cały rok. Taką wełną obkłada się metalowy stelaż i to zapewnia w środku ciepło, suchość i ochronę w tak trudnych warunkach. Jurty sprawdzają się w zimie, ale przede wszystkim nomadyczni Kirgizi używają ich w lecie, kiedy to ze swoich stałych domostw przerzucają się na tryb nomadyczny, rozbijają jurty, składają, zmieniają miejsca. My spodziewaliśmy się, że będziemy spotykać je na każdym kroku, ale mamy sezon przejściowy. Jurty dopiero się pojawiają, jest ich jeszcze niewiele, dlatego zawsze cieszymy się, kiedy widzimy taką jak ta za mną. Pomogliśmy sympatycznej pani Kirgijce zanieść wodę ze źródła do jej jurty. Była ciężka, pani jest już trochę starsza. Pani bardzo się ucieszyła, chciała nas poczęstować przetworami, czyli klasyczny zestaw warenie plus domowe pieczywo. Tym razem podziękowaliśmy, bo trochę się śpieszymy, żeby dotrzeć na czas do Osz, do którego zmierzamy. Ale to kolejny dowód, że ludzie tutaj są bardzo mili, serdeczni. W górach trzeba sobie pomagać. Tutaj jest trudno, samemu nikt nie da sobie rady, samemu jurtę rozkłada się bardzo trudno. Trzeba sobie pomagać, być życzliwym i tacy właśnie są Kirgizi. Pensja w Kirgistanie wynosi 700 zł, ale wiele gospodarstw jest samowystarczalnych i żyje z tego, co przyniesie plon ziemi albo zwierzęta. Dlatego właśnie hoduje się tutaj tak wiele kóz, owiec i koni. To one są bogactwem tego społeczeństwa. Społeczeństwa, które liczy sobie 6,5 miliona ludzi, ale aż 1 milion mieszka w Moskwie na stałe lub tymczasowo, ponieważ wyjechali za pracą. Stąd też tyle opuszczonych domów, kiedy przemierzamy drogi Kirgistanu. A w Biszkeku, w stolicy, mieszka duża część Kirgizów, aż 1,5 miliona osób. Więc sobie wyobraźmy, społeczeństwo liczy sobie 6,5 miliona, 1,5 miliona mieszka w stolicy, a 1 milion w Moskwie. Więc cały kraj, ten górski, jest mega, mega wyludniony na prowincji. Przed chwilą widzieliśmy
widzieliśmy osobówkę z Kirgistanu, która jechała z naprzeciwka. Pytamy ich, jak ta droga na Osz. Oni mówią, że chorosza, że świetna. Jak to jest świetna droga? Ty, ja boję się, jak według Kirgizów wygląda nieprzejezdna droga. Jedziesz jedną drogą przez kilkaset kilometrów i kilka godzin, a tu na drodze, już bardzo, bardzo blisko celu, pojawia ci się spycharka. Spycharka, która odśnieża i zabiera głazy, które spadły z gór w czasie zimy. No i musisz czekać. Powiedziano nam, że 20 minut, zobaczymy, bo pan niezbyt się komunikował po rosyjsku i dostałam sprzeczne informacje. Pierwszą, że nie przejedziemy, że droga jest zamknięta i drugą, że musimy poczekać 20 minut i oczywiście przejedziemy. Objazd najbliższy wynosi, uwaga, 800 kilometrów. Trzymamy kciuki za te 20 minut, żebyśmy pojechali dalej. Za mną kirgijskie San Francisco, a tak na poważnie to droga Osz-Biszkek jest naprawdę bardzo ładna. Obfituje w wiele jezior, kolorowych gór i co najważniejsze, ma asfalt, a to główna atrakcja. Kirgistan na każdym kroku nas zaskakuje. A to wysokie, pokryte białym śniegiem szczyty, a to zielone, niczym z zamszu pagóreczki, a tutaj nagle czekoladowa rzeka. Płynie sobie, jak gdyby nigdy nic, wszyscy przejeżdżają, a tutaj w dole rzeka ze szczerej czekolady. A! No słuchajcie, zachwalaliśmy, że samochód zdał rezultat na wszystkich drogach górskich, ośnieżonych, uboconych. Spóźniamy się i tak na samolot i stało się najgorsze. Silnik się przegrzał i wypływa nam płyn chłodniczy. Jest tu mega gorąco, cieknie. Nie ma zasięgu, zatrzymaliśmy ludzi, żeby zadzwonić do wypożyczalni i poprosić o pomoc. Właściciel jest w górach gdzieś z grupą. Nie mamy kontaktu. Najbliższe miasto jest za 350 kilometrów. Nie wiem. Game over. Michał zszedł do rzeki po wodę. Ja nie wiem, Michał, po co ty schodziłeś do rzeki po tę wodę? To żeby ochładzać silnik? Żeby wlać do chłodnicy. Może działać na wodzie. Trasa wiła się jak wąż. Pech zechciał wtedy, wysoko na przełęczy, setki kilometrów od miast, by szlak trafił naszego węża, od chłodnicy. Całe szczęście zatrzymali się przy nas dobre kirgijskie chłopaki. Mieli złote zęby i złote rączki. Po półtora godzinnej, bezinteresownej akcji pędziliśmy na lotnisko, licząc, że nic już nas nie zatrzyma. Ten nasz powrót na samolot to jest jakaś masakra. Wysoko na przełęczy, zakorkowane tiry, ciężarówki, osobówki. Wszystko stoi. Nie rozumiem, co jest nie tak.